Cześć kochani, witajcie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym mogłem zaparkować swoje auto w garażu. Chciałem wam pokazać, jak dużo miejsca zostało i zastanowimy się razem wspólnie, ile tak naprawdę, jak duży powinien być garaż, żeby swobodnie się w nim poruszać i zmieścić dwa auta. Za chwilę je troszeczkę przestawię oraz pozabieram te wszystkie graty stąd, żeby zrobić tak naprawdę więcej troszeczkę miejsca. Chociaż z tej strony tak wiele mi nie przeszkadza, tutaj wiele rzeczy nie ma. Ale pozabieram te graty i spróbujemy wstawić Fiestę. I zobaczymy, co się stanie, jak wjadę dwoma autami, ile miejsca tutaj zostanie. Zmierzymy szerokości, długości i zastanowimy się wspólnie, jak długi i szeroki powinien być garaż, żeby swobodnie nim się poruszać. Więc zapraszam na film. Dobra, zacznę od sprzątnięcia tego wszystkiego. Wyniosę wózek, śmieci, odkurzacz i tak dalej. Do dzieła. No dobra, ogarnięte. Weźcie ogólnie pod uwagę to, że nasz dom nie jest jeszcze w 100% skończony. Nie wszystko ma swoje miejsce i większość rzeczy jeszcze leży gdziekolwiek popadnie, że tak powiem. Co jeżeli chodzi o garaż? Mam tutaj taką wnękę, nie zagospodarowaną tak naprawdę. Tutaj gdybyście budowali dom, bo ja mam dom z piwnicą, gdybyście budowali dom bez piwnicy, to prawdopodobnie w tym miejscu byłaby jakaś kotłownia albo miejsce na kocioł gazowy czy coś takiego. W tym miejscu mam rekuperator, więc on też zajmuje sporo miejsca, ale mimo to myślę, że auta się zmieszczą. Dobra, zaraz przestawię Mondziaka troszeczkę bardziej do tamtej strony i wjeżdżamy Fiestą. W sumie przeparkowałem raptem 10 cm w lewo. Z otwarciem drzwi nie było zbytniego problemu, poza tym, że musiałbym zabrać tą drabinę, żeby wychodzić pewniej z auta, ale poza tym, gdyby drabiny nie było, to wyjście swobodne jest, obejście w koło. Też oczywiście, gdyby tych rzeczy nie było, więc dobra, teraz parkujemy kolejnym autem, zobaczymy, czy uda mi się wjechać. Po co w ogóle ten film? Bo we wcześniejszych moich nagraniach wspominałem, że jedną rzecz, którą bym zmienił w tym domu, to byłby po prostu szerszy garaż. Chciałem to sprawdzić i pokazać, jak to wygląda w praktyce. No więc tak to wygląda, już pokazuję. Ford Fiesta, auto miejskie, mieści się powiedzmy o tak o. Tu mam przejście, tu jest rekuperator, a tu przejście między dwoma autami. Z tyłu zostało tyle miejsca, więc garaż swobodnie się zamknie. No i z tej strony miejsce na jakieś kosze, chociaż tutaj coś innego będzie, bo tutaj będzie prawdopodobnie umywalka. No więc tego miejsca tak naprawdę za wiele nie ma. Jest ogólnie ciasno, więc jeżeli coś tutaj byśmy chcieli trzymać, to tego miejsca nie byłoby zbyt dużo. No i oczywiście Ford Mondeo, auto rodzinne, kombi, 5 metrów długości, więc spore. No oba się mieszczą, nie można powiedzieć, że nie. Dobra, zmierzmy teraz ten garaż, zobaczymy, jaką ma szerokość, jaką ma długość i zastanowimy się, jak duży garaż trzeba zrobić, żeby tutaj było swobodnie i żeby było wystarczająco miejsca na jakieś nasze rzeczy. Mógłbym oczywiście pójść na skróty i wrzucić wam screena z projektu i powiedzieć, że garaż ma 6 metrów szerokości czy coś takiego, ileś tam długości, ale miałem po pierwsze zmiany, doszedł stropian, doszedł rekuperator, więc ciężko jest to stwierdzić. Zmierzymy i będzie to pewniejsze. Do tego miejsca jest 5 metrów. Szerokość 5,88. Teraz zmierzmy długość być może od tej wnęki i zobaczymy. 5 dotąd. 5,79 można liczyć od wnęki. A sama wnęka ma 1,31 m. Czyli 1,31 m, 5,79 m. Co nam daje 7 metrów i 10 cm. Konkluzja jest taka, jeżeli chodzi o długość garażu, Na pewno jest wystarczająco długi, pod warunkiem, że nie chcemy tutaj majsterkować zbyt wiele. Chociaż w tym miejscu jest wystarczająco, żeby tutaj dać jakiś stolik i coś takiego, no ale swobody wielkiej nie będzie. Więc aby mieć na przykład auto w garażu i coś majsterkować, jeżeli ktoś chce oczywiście, to potrzebowalibyśmy przynajmniej jeszcze metra albo nawet dwóch najlepiej do swobodnego przemieszczania się. Oczywiście pod warunkiem, że jest auto rodzinne, wtedy te 9 metrów długości byłoby, myślę, że ok. A na szerokość, tak jak wspominałem, myślę, że jeden dodatkowy metr zrobiłby robotę i to sporą. Mielibyśmy swobodną możliwość otwierania drzwi. Z tej strony bym otworzył drzwi. Z tej strony, no już zobaczcie, dzieci już muszą uważać. No tak, no trzeba uważać. Więc taki metr, półtora szerokości garażu, czyli jakieś 7,5 metra, to byłby naprawdę wypas, że tak powiem. No z tej strony, jeżeli tutaj nic nie będzie stało, to swobodnie można drzwi otworzyć. Oczywiście jak nic nie będzie stało. Można też próbować się troszeczkę tym małym autem bardziej tutaj w tą stronę pchać, ale wtedy nie otworzymy drzwi zbytnio. No, zobaczcie. Więc tak naprawdę metr, półtora więcej byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem. Podsumowując, według mnie długość 9 metrów, szerokość 7,5 i naprawdę wtedy będzie swoboda i komfort korzystania z garażu. Zmierzmy sobie jeszcze wjazd. Jedno auto już opuściło garaż. Zmierzmy sobie, jak szeroki jest. 4,35 ma ten wjazd. Ogólnie dało się wjechać w miarę bezproblemowo. Zobaczcie, jest wystarczająco miejsca na dwa auta. Jakby był ciut szerszy, to by było oczywiście wygodniej, ale nie ma takiej konieczności. Jest w miarę ok. Co jeszcze tutaj robiłem, żeby było więcej miejsca w garażu? Oczywiście oprócz tego, że dałem tutaj rekuperator, co bardzo zmniejszyło ilość miejsca w garażu, to zastosowałem jeszcze jedną taką rzecz, już Wam pokażę. A mianowicie sprężarkę mam zamontowaną w garażu. A tutaj mam jeden, a tutaj mam jedno przyłącze do sprężarki, a tutaj w tym miejscu mam drugie przyłącze do sprężarki. Włączam ją tym przyciskiem. Słyszycie? Sprężarka jest w piwnicy i w ten oto sposób właśnie nie zajmuje mi miejsca, bo jednak ta sprężarka jest też spora. Zaraz nawet możemy sobie zmierzyć. Ma ona 65 cm. Na 65 praktycznie centymetrów, więc jest spora, a także stoi tutaj w piwnicy, nie zajmuje mi miejsca. Jest poprowadzona instalacja do garażu, tam jest włącznik oczywiście i dwa miejsca na przyłączenie przewodów. Zobaczcie, nawet pod rekuperator by mi się nie zmieściła, bo tutaj mam 58, więc znowu zajmowałaby kolejne miejsce, więc to była jedna taka rzecz, którą zrobiłem właśnie, żeby zmniejszyć ilość rzeczy, która będzie w garażu. Oczywiście warto pomyśleć o takich rzeczach przed rozpoczęciem wykańczania domu, żeby jak najmniej rzeczy było w tym garażu, to damy radę gdzieś schować, ukryć, zrobić jakąś instalację. Warto o tym pomyśleć wcześniej. Oczywiście w garażu możemy zastosować różnego typu wieszaki na sufit i tak dalej, żeby mieć więcej miejsca. W tym miejscu wieszak na sufit. Tutaj mogę zrobić jakieś miejsce na opony czy coś takiego, więc będę kombinował w ten oto sposób, żeby jak najmniej rzeczy leżało na ziemi. Sposób połączenia kostki z garażem. Tak jak widzicie, kostka jest po prostu poprowadzona do posadki w garażu. Niektóre osoby dają tutaj stropian, taki twardy. Ja sobie sprawdzę zimą, jak to wygląda ta temperatura podłoża. Pamiętam, że było 0 stopni około. I jeżeli będzie taka konieczność, to wykuję tutaj parę centymetrów albo w kostce, albo w tej posadce. Wstawię jakiś bardzo twardy stropian, który będzie izolował mi kostkę od posadzki. W tym momencie tego nie robiłem po prostu. A czy warto mieć garaż? Niech każdy odpowie sobie sam. Jeżeli ktoś lubi mieć czyste auto, zobaczcie, to było parkowane na podwórku, było umyte i mało jeżdżone, bo tak naprawdę większość czasu spędzałem teraz w domu. Zobaczcie, jest brudno od kurzu, od rosy, rano jest rosa, później auto przyjedzie, spada kurz. Tutaj już w ogóle nie wspomnę, tylko że na srebrnym widać o wiele mniej, ale na szybach zobaczcie. To raz, dwa, nagrzewanie się auta latem i marznięcie auta zimą. Oczywiście to jest tylko samochód, ale wchodząc do niego będziemy czuli o wiele lepszy komfort, gdy wchodzimy do chłodnego auta, na przykład latem, albo ciepłego auta zimą. Więc moim zdaniem warto. Jeżeli będzie padał deszcz, to wychodzimy z zakupami, jesteśmy susi, dzieci też tak samo nie zmokną, nie będą płakać i tak dalej. Więc moim zdaniem garaż bryle budynku to lepsze rozwiązanie niż garaż poza bryłą budynku, dlatego że zyskujemy też oczywiście bufor ciepła jakiś, płacimy mniejsze podatki, niewiele mniejsze, bardzo mała różnica, ale zawsze coś. W sumie mówiłem o swobodnym przemieszczaniu się, ale mieliśmy bramę otwartą, a zobaczmy co będzie, jak będzie brama zamknięta. No i przez rekuperator z tyłu małego auta już nie jest tak wesoło, zobaczcie, tutaj trzeba jednak troszeczkę będzie uważać. Czy otworzę klapę tylną drzwi? Otworzę, no dam radę nawet coś tam wyciągnąć. No więc przez rekuperator tak naprawdę, który jest w tym miejscu, no z tyłu jest troszeczkę mniej tego miejsca. W garażu pozostało mi jeszcze tylko zrobić gładź, to mój teściu robi akurat. Troszeczkę się napracował, no ale już końcówka. Tutaj położy gładź, zrobi jeszcze drugą warstwę, wszystko zapuncujemy i będzie można malować i to już będzie, jeżeli chodzi o ściany, praktycznie gotowe. Tutaj jeszcze kładziemy płytki, mój tato akurat to kładzie, została mu połowa do tej wysokości, bo w tym miejscu będzie zlew jakiś i jakaś szafeczka po prostu. Na podłoże damy żywicę albo pomalujemy farbą do betonu, zobaczę jak to wygląda cenowo i tak dalej, jak to wygląda w trakcie użytkowania. Może ktoś z Was takie coś miał, to może dać znać w komentarzu jak to wygląda, ale na ten moment skłaniam się ku żywicy, pomalować to wszystko na jakiś szary kolor czy coś takiego i mieć spokój. Podsumowując, moim zdaniem takie 9 metrów długości i 7,5 szerokości to byłby idealny, może nie idealny, ale byłby to garaż pozwalający na naprawdę komfortowe i swobodne korzystanie z niego, wychodzenie z auta i tak dalej. Więc jeżeli oglądasz ten film, oczywiście sobie możesz pomyśleć, ale ma chłop problem, ojejku, ma garaż na 2 stanowiska, jeszcze ma z tym problem. Nie, nie mam z tym problemu, ja będę naprawdę z radością korzystał z tego garażu. Ten film dedykuję osobom, które zaczynają budowę i zastanawiają się, czy ich garaż będzie wystarczająco duży. Moim zdaniem dodanie metra, półtora nie zwiększy nam znacząco kosztu tego domu, a może poprawić komfort korzystania z garażu przez kolejnych 30 lat. Jeżeli ten film Ci się podobał, oszczędził Twój czas, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz jakikolwiek komentarz, bo YouTube lepiej pozycjonował to nagranie. Dzięki, cześć!